Mamy znów jak w cygańskim taborze. Zapakowani. Hania, jesteś? Jest. Kochanie, powiedz wszystkim, gdzie się wybieramy. Nad jezioro Jeziorak. Spędzimy nockę w Siemianach. Pogrillujemy boczuś, kaszanka zawinięta w folię i kiełbaski. Pójdziemy na piwko. Poszukamy. Sygnał 15, tak na coś pozłacanego. I jak tu nie kochać takiej pasji poszukiwania w wodzie, to mega frajda. No i mam kupionych 10 strapek. Może nam szczęście dopisze. Słonik na szczęście? Tak. Słonik daje ile kasy? Ciekawe, czy jest to coś. Złotówkę. Zaczynamy. Ja się pokąpię. Będziesz się kąpać? Tak. Zapomnieliśmy o najważniejszej kwestii. Jedzie z nami nasz przyjaciel Damian i przyjaciółka Monika. Damian, pomachaj, Monika, pomachajcie. Cześć wam. My tylko tam jedziemy na jedną dobę, a planów jakbyśmy tam z miesiąc mieli siedzieć. A tak wygląda całe to miejsce, gdzie będziemy spędzać dzisiejszy wieczór, noc, jutrzejszy poranek. Piękne jachty, w ogóle piękne miejsce. Tak wygląda Damian, radosny. O, na wczasach. Tak wyglądam ja, a tak wyglądają dziewczyny. Przy kuchni, nawet na wczasach przy garkach. A za chwilę będzie na odwrót. My posiedzimy, a nie straście nas, nie straście. Teraz my siadamy. W kubeczku odkrywcy najlepiej wszystko smakuje. Wódka też? Też. A tu nasze przysmaki grillowane. O Jezu, boczuś. Kaszanka zawinięta w folię i kiełbaski. Udajesz teraz, że to wygrillujesz? Nie udaję, bo to robię. My to odwaliliśmy numer, nie wzięliśmy czego? Materacy. Ja pitole, spanie będzie na twardych dechach. Nie będzie na twardych dechach, bo mamy dwie kołdry, dwa koce, więc mam nadzieję, że to trochę coś da. Standard spania w busie będzie obniżony o jeden stopień. Tak mieliśmy 5 z plusem, a teraz mamy 4. Hania już się tutaj pcha do leżakowania na łóżeczko, ale niestety dzisiaj śpimy praktycznie na samych dechach, przykryci lekką kołdrą, bez naszych ulubionych materacy. Będzie twardo, Hania. Nie, mięciutko na mojej kordełce. Tak, mięciutko, mięciutko. No, rano porozmawiamy, czy mięciutko. Będzie mięciutko? Ja będę na tobie spać. No to ci będzie mięciutko. 94 kilowagi. Taste when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at... Przyszedł czas, żeby zakończyć dzisiejszy wieczór, który był bardzo dynamiczny. Był grill, były tańce, było piwko. No i jest oczekiwanie na jutrzejszy dzień, który ma być zupełnie inny niż dzisiejszy. Wstaje nowy dzień, nowe pomysły, nowe wyzwania, nowe poszukiwania. 6 rano, a dwóch wariatów idzie do wody. Do wody. Do naszego stanowiska trzeba się przedrzeć przez cały kemping. I dotarliśmy do naszej plaży. Tak oto ona wygląda, tutaj będziemy prowadzić poszukiwania. Zobaczymy, jakie ryby są w siatce. Ktoś tutaj zostawił. Pomelało jakieś leszczyki. I sobie stoi ta siatka i czeka, aż właściciel ją weźmie. Damian gotowy do poszukiwań. Mój zestaw do poszukiwań będzie przygotowany, także można zaczynać. Pierwsze trzy sygnały to kapsel, kapsel i kawałek folii aluminiowej. A co u Damiana? Pochwal się. 2 grosze. 2 grosze? Tylko albo aż. Już mam 14. A to gratuluję. No to pochwal się, to znalazłeś. Jak to się mówi, dubelek w jednym zaciągnięciu. 2 złote z PRL-u. A. I dupka od baterii. Gratuluję. Bardzo piękne 2 sygnały na legendzie, czyste. Dalej, szukamy. Zobacz, Damianku, już myślałem, że to złote. Miedziuszka.
Niedziuszka, niestety. Dziecięcy pierścioneczek odpustowy. Ale już się ciepło zrobiło. Już myślałem, że coś konkretnego, ale było dwa sygnały przy tym. Z boku jeszcze złotóweczka. Ziko. A jeszcze też mam dwa złote perelowskie. Także to w sumie mamy trzy krążki. 76. Mój rocznik. Tak? Mhm. Taki młody jesteś? No. I woda po raz kolejny oddaje to, co zabrała ludziom. Dwie monety. 10 zł i 5 groszy. Sygnał jak dzwon, mówisz? Ładny sygnał, 15. Tak na coś pozłacanego, złotko. No to czekamy na efekt końcowy. Delfinek. Piękne. Szkoda, że nie srebrny albo złoty. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Nie ma jak to poszukiwania w wodzie. Mega pasja. I to są kolejne skarby z wody. Jakaś śruba z gwintem, pewnie odmocowania jakiegoś elementu łodzi. Śrubeczka. Blaszka wędkarska. I tutaj też jakiś element mocowania związanego z wędkarstwem. A to mój wykrywacz sobie pływa w wodzie. Damian, łowca okazów i też tak, łowca wędek. Żyłkę gumakami. A na ma branie. Coś czuję, że jest. O proszę bardzo. Jest. Jeszcze jest żyje. Rybka, okonek. Spróbujemy go wypuścić. Sygnał był na koszyk. Przy okazji jest złowiona rybka. Okonek pójdzie do wody. Będzie cały szczęśliwy. Już pewnie nic z niego nie będzie, bo jak połknął przynętę, to... Spróbujemy. Także takie rzeczy też znajdujemy w wodzie. Odhaczysz go? Nie. O, to, a poszło. Będzie żył. Będzie żył, trzeba odciąć z drugiej strony. Będzie żył okonek. Operacja, zabieg. Niwelowanie haczyka i okonek poszedł. O, płynie, już nic z niego nie będzie. Nie udało nam się ciebie uratować. Może jeszcze odetchnie. Poszukiwania w wodzie zakończyliśmy. Teraz przemieścimy się na boisko do gry w piłkę siatkową, które jest przyległe tuż przy plaży. Sita musieliśmy odłożyć, bo to nie miejsce do pracy z sitami. Może coś te boisko nam przyniesie więcej niż woda. Pierwszy sygnał Damiana na boisku. I 50 groszy. No to już jesteś po raz drugi ustawiony. Najpierw w wodzie, teraz na piasku. Idziemy po więcej. A pochwalę ci się. Gratulacje. Mam piątaka. Japa cieszy się jak nic. Damian jest niesamowity. Sygnał za sygnałem. Czuję, że to jest 2 złote. Normalnie przeczuwam. Po ID zobaczyłeś? Jest ramcik. Jest. I to jest 2 ziko. 38 na legendzie. To musi być 2 złote. 2 ziko. Trochę zleżało tutaj. No, ubiegło złote. My po ciężkich poszukiwaniach, a dziewczyny dopiero wynurzyły się ze swoich pokoi. Busowych pokoi. Hania jeszcze śpi. Hania ma fory, może pospać. Żałuj, że nie byłaś na poszukiwaniach. Nie żałuję, bo mi wszystko boli. Tak to jest, jak się nie bierze wszystkiego ze sobą, to potem się cierpi. A to była twoja działka. Czas śniadania nadszedł. Tradycyjnie Ewelina robi jajeczka. Damian zajada kanapki. Swetą to na bogato masz. Ale zobacz, w jakim kubeczku. Rodzinki detektorystów.pl. Amonia kanapeczkę z wędliną. Ewelinka popija już kawkę, a ja będę jadł kanapki z luksusową konserwą, z galaretką. A teraz nadszedł czas podsumowania naszych wodnych poszukiwań.
Pierwszy podsumowania robi Damian. A w ogóle jak odczucia podczas dzisiejszych poszukiwań? Powiem tak, plaża bardzo czysta, jak na półtorej godziny chodzenia w wodzie. Także to są znaleziska, które półtora godziny naszej ciężkiej pracy zaowocowały tym, że mamy tak, około 3 zł w bilonie, kilka przyborów wędkarskich, koszyczków, bardzo fajny, ciekawy miedziany dzwoneczek, szkoda, że nie ma środka, zawieszka, niestety miedziana, delfinek, trochę szkieł, jakiś e-papieros, dwa śledzie, sztuczec, miedziana rureczka, no i standardowo mamy tutaj złom. Kłódka, śruby, jakaś żyłka, która była razem z ołowiem i oddawała nam sygnał, trochę miedzi, no i parę kapsli i dwie zrywki. Takie podsumowanie krótko i na temat. A już za chwilę zobaczycie, co Krzysiek znalazł. Teraz ja chwalę się swoimi fantami. Ja prowadziłem bardziej poszukiwania przy pomoście, natomiast Damian przy łódkach, stąd moja ilość tych rzeczy, które za chwilę zobaczycie, jest stosunkowo mniejsza i są mniejsze gabaryty. Może tradycyjnie zaczniemy od kapsli. Jak zwykle kapsli zwykłych i aluminiowych sporo jest w wodzie na każdych plażach. Jakaś bateria mosiężna, jakaś zatyczka, folie aluminiowe i aluminium różnej maści, jakieś tam żyłki, jakaś tam od chleba ścisk, ale to przy okazji wyszło. Tutaj mamy przynęty wędkarskie, jakiś element od łodzi, współczesnych pieniążków 6 zł 5 groszy, no i 3 monety perelowskie. No i oczywiście miał być to rodzynek i rarytas, okazał się nie wypał, bo to jakiś wyrób jarmarczny. No jak widzicie, ilość przedmiotów jest dosyć sporawa i bardzo duża różnorodność. Damian na głębszej wodzie namęczył się i znalazł trochę więcej, natomiast ja chodziłem płycej, no i jest tego mniej. Nie ma w tym wszystkim jakiejś reguły, czy szukamy głębiej, czy płycej. Po prostu ludzie zawsze coś gubili i śmiecili, kwestia tylko w których miejscach. Zgadza się. A prawie złoty pierścionek trafi na paluszek Hani, tak? Latem pasuje, latem też. Czyli co, to już jest twój, tak? Ku przygodzie, a teraz zaczynamy rejs po jezioraku. Sternik Krzysztof, operator i nawigator Damian, a dziewczyny dzisiaj mają rekreację. Hania, to. Jak tam? To gdzie? Ciężko? Pierwsze szlify Hani pływania na jachcie. Jak dorośnie, to to nam kupi. Będzie już przygotowana do mocniejszej przygody. Na razie pod opieką rodziców, nie? A z czasem będzie podejmowała same kroki. Kupisz Burbex, nam taki jacht? Poszukiwania, jacht. Pewnie, że kupię. Zacznijmy zbierać złom. Uzbieramy za kilka lat. Do czego to jest? Może prędzej się zestarzejemy. Oczywiście, wygłupki, no musimy skręcić, dobra? I dopływamy właśnie do słynnej Wyspy Skarbów. Jeżeli ktoś z was zawodowo trudni się szukaniem skarbów, to wyspa naprzeciwko miejscowości Siemiany skrywa takie skarby. Ponoć zostało tu odnalezionych już bardzo dużo skarbów z różnego okresu. Tak wygląda ta wyspa. A ty, kochanie, jakbyś znalazła skarb, to co byś z nim zrobiła? Spieniężyła. Mądrego to przyjemnie posłuchać. Mama. I na tym skończyliśmy naszą przejażdżkę po jeziorze Jeziorak. A teraz papu i pomału zbieranie do domu. A niech się szefowa kuchni pochwali, co dzisiaj jemy na obiad. Zupki chińskie. Z wkładką zupeczki chińskie. Mają kalorie. Mają kalorie. A co to za wkładka? Paróweczka. A ja myślałem, że to mięso z kurczaka. Jest do picia. Może gdzieś to mięso koło kurczaka porażało.
Ale, no, ale długo? Chwilę. Ten kubeczek. Chwilę. No. Wszystko co miłe szybko się kończy. No i my też musimy się pakować i wracać do domu. Natomiast przed nami co jeszcze zostało, kochanie? Dzisiaj? No. Drapanie z drapek, bo okaże się, czy będziemy musieli jeździć na złom, czy już mamy swój upragniony milion z wygranej. I paluszka ci opatrzyć. A, i paluszka mi opatrzyć. Awaria. Słonik na szczęście. Zobaczymy, kto będzie miał więcej szczęścia. Hania, masz kasę? Mama. Cztery są moje. Trzy ja. Każdy drapie skupiony. Mama, szukaj tego miliona. Hania, jak wygramy kasę, to co sobie kupisz? Co sobie kupisz? Łódkę taką dla dzieci. Łódkę. Taką jak my mamy, ale no, różową. Mamy. Dobrze, zmienimy na różowy kolor. Dla a mama co sobie kupi? Dla Niny, o. Dom. A, wygrałam złotówkę. A ile tych słoników musi być? Wygrałaś złotówkę? No jeden mam. No to już słoń. Prawie masz, to już masz zeta do domu. Do nowego domu. A ja nie wiem co sobie kupię. Dziewczyny zaangażowane w zdrapywanie. Zdrapuj Hania, bo będziemy musieli na złom jeździć, jak nie wygrasz miliona. Tak. Zdrapuj. Ja mam farta, 2 złote, 2 słoniki, czyli wygrana razy 2, 4, 5 ziko. Hania, jak ci idzie? A wiem. Nie wiesz, jak ci idzie? Masz słonia, zobacz. Ma? Masz a, słonia. A, wygrałeś złotówkę! Hurra! Jest słonik, widzisz? No. Jest szansa, że będziemy mieli 500, bo wygrana jest 500 zł. Nie dla was, dla mnie. Dla nas. Nie. To jest nasza wspólna. Nie. Wspólny zakup, wspólna wygrana, nie. Wspólny wydatek. Powiedz, zwrócę wam za jedną tą. Nie. Nie? Nie zwrócisz nam? Nie. A ty kuta jesteś. Bo zawsze mi skubaliście. O! Tu mam słonika. Pokaż tego słonika. Jest. Słonik na szczęście? Tak. Słonik daje ile kasy? Ciekawe czy jest to co? Złotówkę. Dobra, zaczynamy. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Mama szczęśliwa, zadowolona? Mamy 5 ziko wygranych. 6 już chyba. 6. A wiesz, ile zainwestowałeś? Dla was. A to nie dla nas. A dla kogo to będzie? To będzie dla mnie do kupienia łódki. Dobrze. Łódki. A wiesz, ile zainwestowaliśmy w te 6 zł, żeby wygrać? No, ile tych zdrapek jest? 10. Po ile? Po złotówce. Ach. Czyli jesteśmy zaś w plecy. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Od jutra jedziemy znów na złom. Albo kupujemy nowy los. Damian i Monika już spakowani do wyjazdu. Gotowi. Gotowi do wyjazdu. Na kolejne jezioro. To co, do zobaczenia w następnym miejscu. Widzimy się? Widzimy się. To na razie. Na razie. To na razie, do zobaczenia. Pa. My również chcieliśmy się pożegnać, podziękować was, że znaliście czas, żeby obejrzeć nasze wspólne losy z przyjaciółmi, które odbywały się nad jeziorem jeziora. Ewelinka się nie wyspała, bo jak widzieliście, zapomnieliśmy materacy. Hania nam tu cały czas dopucza. No to co? Hania, pożegnaj się z wszystkimi. Hania nie chce. To my z Ewelinką się pożegnamy. Żegna was Krzysiu i Ewelinka. Do zobaczenia w następnym odcinku.